Hej, witajcie moi drodzy, ja jestem Dar Aragor i mam zaszczyt was zaprosić już do 15 odcinka z gry Assassin's Creed Revelation. W dzisiejszym odcinku od razu lecimy do fabularki. Jak widzicie, tutaj są nasi asasyni, już pilnują wejścia do Sophie. No i naszym zadaniem jest zobaczyć, co jest u niej. Odkrycie. Jeśli zostaniesz zakowany, zabij 5 strażników w Wale Sewerencji, nie dając się trafić. Bardzo miłe zadanie, żeby zdobyć pełną synchronizację. Ja ostatnio też robiłem pełną synchronizację w innych tutaj zadaniach, których wcześniej nie wykonałem i powiem wam, że idzie to mozolnie. Ojej, nie przycinaj proszę. Tu są templariusze, multum templariuszy jest. Yusuf? No nie mówcie, że Yusuf umarł. Tyle templariuszy umarło i akurat Yusuf musiał umrzeć. Nie bój się, bracie. Pochowamy cię z godnością. Walczyłeś dzielnie. Walczyłeś dumnie. Za nasze credo, za nasz zakon. Zemścimy się na nich. Brothers, sisters, the whole city rises against us, while Yusuf's murderer waits and watches from the arsenal, laughing. Fight with me, and show him what it means to cross the assassins. Bardzo dobrze. Pomścimy, moi drodzy, Yusuf, ale smutno się zrobiło. On był jeden z lepszych asasynów, takich z charakterem, z humorkiem. Naprawdę widać, że był oddany sprawie, a tu proszę. Wykorzystamy wszystkie siły, które ja mam. Wykorzystam. Właśnie, o. Wchodzimy, moi drodzy. Benko, widzę, że tu są też moi asasyni. Czy niebiescy są moi? Ja wezwę jeszcze trochę asasynów. Dobra. Na spokojnie, ja jeszcze wezwę trochę. Opa. No. O, budzik, nie teraz. O, brawo, zobaczcie. Ja wzywam wszystkich, którzy się tylko da. Moi drodzy, lecimy. Widać, że nawet są mistrzowie, zobaczcie te z pelerynkami. Ja też po odcinku to sobie ich ulepszałem. O. No i bardzo ładnie. A czemu mi nie znika, że niby nie mam asasynów? Pokazuję, jakbym ciągle miał. Gdzie są moi asasyni? Hello, przyjaciele. Dobra. Bijemy się my też z nimi. Dobra, wyręczacie nas troszkę. Tam nie idziemy, moi drodzy, bez sensu. Tędyk. Chodź, o kurczę, jaki kolos, zobaczcie, jaki badass. Chodź z nami. No i zarąbi się, o to chodzi. Idziemy dalej. Bang, bang, bang. I to się nazywa bractwo. Zjednoczone w sile. Pełne odwagi. Wiem, że tabelerzy nas wykrywają. Bezpośrednią wojnę im wydaliśmy. Where is she? Such fury. Where is she? If you think you are in a position to negotiate, kill me and be done with it. Z miłą chęcią. I am sorry it had to come to this,
two men who should be friends, quarreling over the keys to a library. We both strive for the same end, Ezio. Only our methods differ. Do you not see that? Peace, stability, a world where men live without fear. Jesteś templariuszem czy nie w końcu? To jest ciekawe. But even when they have it, they refuse to look. How do we fight this kind of ignorance? Liberty can be messy, Ahmet, but it is priceless. Of course. And when things fall apart, and the lights of civilization dim, Ezio Auditore can stand above the darkness and say proudly, I stayed true to my creed. I will open that library, and I will find the Grand Temple. And with the power that is hidden there, I will destroy the superstitions that keep men divided. Not in this life, Ahmet. Bring the seals to Galata Tower when you are ready. Do this, and Sophia will be spared. Tak naprawdę powinien zostać zabity. My brother's army will be here soon, Ezio. After that, everything changes. To on powinien zabić tak naprawdę tamtego gościa, bo bronił templariuszy. Sulejman. How long have you been here? Long enough. I had Ahmet told as soon as he returned. But I never expected to hear all this. And what do you think? He is a sincere man. But this Templar fantasy of his is dangerous. It flies in the face of reality. The world is a tapestry of many colors and patterns. A just leader would celebrate this, not seek to unravel it. He fears the disorder that comes from difference. That is why we make laws to live by. A kanun that applies to all in equal measure. Shehzadem, stand back! Hold, soldier! This man is not our enemy. What a challenge it would be to have a son like you. You are not dead yet, old friend. Ezio. Spare my uncle if you can. No, ile to możliwe? Your father? No. Dlatego ja też nie mogę. Spróbuję, ale nie obiecuję. Moim zdaniem on powinien umrzeć. Już teraz zyskał to, że go nie zabiliśmy. I tak. Jeśli zostanie zaatakowany, zabił. Ale ja jakby nie zostałem zaatakowany w tym rzeczy. Templariusze umarli. Wybiliśmy dosłownie prawie wszystkich templariuszy tutaj. Pięknie. I tak to się robi, moi drodzy. Walka, walka, jeszcze raz walka. Może dzięki Sulejmanowi. Cześć. Moja droga. Już po wszystkim. Możesz iść do domu, wiesz? Nie? Sobie postoisz, co? Popatrzysz na te koło. No rób się. Dobra, nie, to nie. Zbugował nam się asasyn, bywa. Może dzięki Sulejmanowi będziemy mieli taka coś, że nie będą nas bili Janczarowie. Co to jest? O, cześć! A ja tu... O nie, mój drogi. Wykryć się templariuszy minus 50. Jeszcze jeden taki gość po sprawie. Ale wątpię, że nam się uda. Pewnie zaatakują mi. I tak, musimy się udać, moi drodzy, do wieży Galata. I ja chciałbym w tym odcinku zrobić całą fabularkę. Dosłownie całą fabularkę, jaką mamy, chciałbym wykonać w tym odcinku. A od kolejnego odcinka, moi drodzy, zająć się szkoleniem mistrzów asasynów. Ja wiem, że niby powinienem to najpierw to robić, żeby asasyni byli lepsi. Ale to jest taka dodatkowa historia. Moim zdaniem, jak jesteśmy włożeni już w wir takiej tej głównej historii asasynów, chciałbym ją zrobić całkowicie. A tamto to już zrobimy sobie kiedy indziej, bez pośpiechu, sądzę. Nie ma co się śpieszyć z takimi rzeczami. Więc od razu lecimy, jak mówiłem, do wieży Galata. Tylko ja bym zamiast poszedł tak, o, do wieży samej w sobie, bym poszedł do ścieków. I ściekami. Byłoby już dużo, dużo prościej, więc hop, lecimy, jest tam. Stówka, no stówka, no to jest lepsze niż 600. Oj, oj. Brutalnie. On przeżył? Spoko. Można i tak. Gdzie mają różne umiejętności. Jeszcze mnie goni.
Co za facet? Już nie, dziękuję. Używamy i dostajemy się gdzieś najbliżej. Najbliżej to będzie kryjówka Sądzę Asasynów. I stamtąd już sobie przejdziemy. Chyba w ogóle do kryjówki musimy udać się, no w końcu musimy zabrać te nasze klucze. Ale tak mnie zastanawia, jak Yusuf umarł, to kto teraz przejmie tutaj jakby władzę, taką mistrza tutaj asasynów. W końcu to Yusuf był ten potężny. I tutaj dowodził. Nie ma tutaj godnego jego zastępcy. Na pewno nie ci mistrzowie, co my szkolimy, o nie. Uratuj Sofię, zanim poziom jej zdrowa spadnie. No chyba nie będziecie jej bić. I tak, miłość ponad potęgę wiedzy i uratowanie świata. Mądrzec. Aby ci się udało. Zbierz wszystkich swoich asasynów. Niech oni ci pomogą. Bracia, chodźcie, musimy się zjednoczyć dla Yusufa. I pokonać tutaj wszelkie zło czające się w mroku. W mroku. Raczej w świetle. To my jesteśmy dobrym czającym się w mroku. Dobra, lecimy. Z drogi. Wieża Galata jest tutaj. O, jest. Oni są gdzieś nieopodal. Nie wierzę. Pam. Koniec. Do widzenia. Już myślałem, że umie zapomnieć się całkowicie. Dawajcie. To pierwszy. A byłoby ciekawe, jakby zapomnieli o mnie całkowicie, ale dobra. Nie ma. Nie mamy wykrycia. Tyle dobrego, zawsze to jest troszkę kłopotliwe. To są moi bracia! Bracia i siostry. Aha. Przy grobie Yusufa. Now should be a time for remembrance and mourning. I know. But our enemies do not permit us that luxury. Yusuf thought highly of you, assassin. And I find no reason to second guess this judgment. Ale nawet go nie nazwał, to jest po prostu asasyn. In your heart to lead these men and women. And to maintain the dignity of our order, as Yusuf did with such passion. It would be an honor. Czy został mistrzem? I am glad. Our enemy is close. Czy mamy nowego mistrza? Yusuf go wybrał. And wait for my command. Może zostaniesz również kimś wielkim, bardzo dobry. A teraz, moi drodzy, spotkaj się z Ahmedem i dokonaj wymiany. Dobra, niech nasi się rozstawią jakoś. Właśnie, my wykorzystamy też moich asasynów, których ja szkoliłem. O, tutaj, na górę. Trzeba by było mówić od razu. Złap się! Wybacz! No, on tu ma drogę gdzieś. Jesteśmy. Where is she? I admire you, Ezio, but your bloodlust makes it hard to call you a friend. Bloodlust? A strange insult from the man who ordered an attack on his own nephew. He was to be kidnapped, Ezio, not killed. I see. Kidnapped by the Byzantines so that his uncle could rescue him and be heralded a hero. More or less. Now. Nie, teraz Sofia. First the girl. She's all yours. Sofia! Tell your men to back off. She's all yours. No ale może oddasz ją normalnie. Ja odzyskam jeszcze ten kluczek gnoju. Wejdź na wieżę i uratuj Sofię. 2 minuty? Co za dobrzy ludzie. Przecież to jest multum czasu. Ezio, dawaj. Na górę. Czym prędzej. Szybko. Tutaj. W prawo. I hop, i w lewo. Dorwiemy gościa, co nie? I kluczyki będą nasze. A teraz ratujmy naszą miłość życia, niech tam słyszy, że biegniemy do niej.
że nic jej nie jest, ale będzie na nas zła, ona nic nie wiedziała. Ciekawe, czy będzie zła, czy wdzięczna? Powinna być zła. No co to przez nas to wszystko się stało? I lepiej ją zostaw. Uwierz mi. To nie jest Sofia. Gdzie jest Tuksiana? Gdzie jest Tuksiana? Oho, no tak. Ja mam spadochron. Zapomniałem, że dostałem Leonarda. O, to moi asasyni walczą, bardzo dobrze. Niech mnie ratują. Powiesić kobietę. A ci sobie siedzą. Już jestem, już jestem. Uf. Chodź moja droga. Przepraszam cię, piękna. Nie chciałam tego zrobić. Nie, nic nie jest, jest cała i zdrowa. Szłamia, na spokojnie. Nie, to jest moja wina. But I need to recover what they have taken. I do not understand what is happening, Ezio. Who are these men? Powiedz jej trochę prawdy. Powóz! Przez miasto będę powozem jechał? Powiedzcie, że tak. Nie, nie będę. Smuteczek go. Dobra, uratowaliśmy jej nawet 100% synchronizacji. Jedno zadanie mniej później do wykonywania. Na końcu drogi, Achmed ucieka z miasta, unosząc 5 kluczy, unosząc 5 kluczy do miasta, chyba niosąc, powinno być. Zabij 20 strażników, dobra, najpierw tu musimy go dorwać, tego gnoja. Tylko powinniśmy ją zostawić, chociaż innym asasynom, przy nas będzie bezpieczniejsza. Przychodzę, żeby cię zniszczyć. No chyba nie. Bang! Spaduwa. No spaduwa, lećcie mi stąd. Muszę ich jakoś zniszczyć. Dobra, jeden mniej. Oj, tak to się robi. Tym też jest po drodze już. No dawaj, 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 dawaj. Nie tak, nie tak. Ezio. Właśnie tak. Szczerze mówiąc, nigdy nie lubiłem tych minigierek z tymi wozami. Wydawało się mega nudne. Nie. Dobra. Żyjemy. Został nam Achmed tylko. Nic nam nie będzie. A, znowu Lina. O, proszę, ambitnie. Pomocy? Jestem w gorszej sytuacji niż ty. Postaram się ci pomóc, naprawdę postaram się, Sofio, ci pomóc. Tak szybko, jak tylko potrafię. Ała! 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 Va bene, I am all right. Va bene, teraz. I see them. Dobra, jeden mniej. Ej, fajne, że mogę tak zabić pod ochroną. Dobra, podejadę do niego i go zabiję. Jeszcze jeden. Opa. Trzech z głowy. O, patrz, jakie sprytne. O nie. Moja droga, mam prośbę, nie kieruj się do miast, okej? Okay? Trochę niefajnie jest uderzać twarzą u budynek. Patrz. Trochę jak Maria teraz będzie, też taka przygotowana na wszystko z nami. Na życie z nami, że tak powiem.
będzie gotowa walczyć z Templariuszami w inny sposób. Na pewno już nie będzie kierowcą. I hop, pęk! Ale ratujmy Ahmeda czym prędzej. Znaczy Ahmeda uratujmy, tak, oczywiście. Przed jego własną głupotą. Czyli musimy go zabić. Proste. Moja droga. Bardzo ładnie. Dotarłeś do punktu kontrolnego, cieszę się. Z życiem. O, chybiłem. Teraz mam. Nie sięgam. Nie sięgam, nie sięgam, moja droga. Mam. Jeszcze jeden jest tutaj. Nie ma tego strzelania, spaduwa. Kurczę, sporo ich tutaj. W ogóle ja tutaj teraz walczę pełną synchronizację. Ciekawe, czy mi się uda. O nie, miasto. Moja droga, w prawo. Trzymaj się drogi, no łatwo ci powiedzieć, no to nie ty latasz i... Oła. Łami sobie kości. Moja droga, uwierz mi, przez to oszołomienie teraz nie myślisz trzeźwo. No i dziękuję. Patrz, prawie. No, nie, nie tędy kobieto, no po co kółeczko? Nie wiem, co ona wyprawia. Patrz, a patrz, dogoniła go. Czekaj, Konstantynopol jest chyba daleko od Mesjafu. Trochę nam ta droga zejdzie. Dobra, mamy. O, nie sięgam ich. Ała. Dawaj, dawaj, dawaj. Mam. A co będziesz zrzucić? Mam siebie zrzucić? Dobra. Nie dało mi się ich dorwać. Nie mam. Mam jednego. Jak tutaj jest teraz multum. No chodźcie. No chodźcie, jak muszki was będę. Czemu wy na przykład nie chodzicie bokiem, żebym ja was nie mógł? Dobra, 20 zabitych. Ja mogę takie coś... Okej. Okay. Wszystko wyjaśnia. Ale to ładnie zrobione, bardzo. Ostatnie dobicie ładnie. Co tam jest? O, co to są za koła z ostrzami? Tak nie można. Dobra, moja kolej. Leonardo, tak naprawdę po raz kolejny ratujesz nam życie. Mam cię. Ja mam spadochron, mam. Serum mi wbił. Ej, podaram się bronić. Dyskronizacja. Serio? No prawy. Czy trzymać, czy klikać, bo to ma znaczenie. Ezio, zostałeś zabity przez jakiegoś... szlachcica. Mamy. Mamy. Mamy trzymać po prostu. Myślałem, że naciskać, no bo trzymać to... Co to jest za walka? Bang, dobrze go. Dawaj go. Dobra, czy mogę się bronić i atakować teraz? Gdzie on jest? Trzyma się nas. Dawaj, rzuć go, rzuć go. No, twarde lądowanie. Ani mi się przegrzał. Now, Ezio, how does this end? Twoją śmiercią. I am wondering that myself.
Co to jest? Soldiers! Selim is not your master! You serve the Sultan! You carry out his command alone! Where is he? Where is the Sultan? He stands before you, brother. Father made his choice. Stop! Please! So, you are the assassin. Ezio Auditore. I am Selim, Suleiman's father. He speaks quite highly of you. He is a remarkable boy with a magnificent mind. Were it not for his endorsement, I would have you killed where you stand. Serio? Leave this place. Do not return. Nie mam zamiaru. Ale tak nie można. You did the right thing, Ezio. This is not your fight. But where does one end and the next begin? No bo Suleiman przejął władzę. Ja no spokojnie się tam zjawimy. Znowu Konstantynopol, znaczy musimy się tam pojawić. Musimy wyszkolić asasynów jeszcze. No ale dobrze, moi drodzy. Synchronizacja 8 zakończona, moi drodzy. Tak naprawdę w tym momencie, gdybyśmy wykonali 100%, dosłownie 100% wszystkich synchronizacji, byśmy mieli nowy strój. We've got a customs officer waiting to talk to everyone. I hope you have something for us. Absolutely. Passports and papers for everyone. Ah, brilliant. So I'm what? A neurosurgeon now, am I? You're a medical team from SUNY Upstate. Just back from Rome with your patient. Experimental gene therapy. Good work. Let's get this over with. Wait, look. This is crazy. What's wrong? I'm not sure, but Desmond's brain is lighting up like a string of firecrackers. Oh, to nie jest dobra wiadomość. Halo? Ja już nie słyszę? Jestem tak blisko rozwiązania sprawy. Nie może się to wszystko walić. Here it comes. What is that? What's going on? This is the end, Desmond. Scheduled for deletion. What are you doing? What is a man but the sum of his memories? We are the stories we live, the tales we tell ourselves. Don't do this. I'm saving you, idiot! Go! Go! Wszystko się usuwa? Jak to nas uratował? Wow, to się wali wszystko. I nagle Ezio. Lines with a steady hand and a light heart. We are in Acre now. Sophia and I, with the 5 Masyaf keys in our possession, and all the time in the world. Sophia is a seasoned traveler, and a fine companion to have so far from home. Tomorrow we will make our way to Masyaf, and once there, into Altair's library, to fulfill our father's forgotten dream. Forgive the shortness of this letter, dear sister, for it is late. And we are tired. Perhaps, with luck, the next words you hear from me will be in person. Con affetto, Ezio. Zżył się z tą siostrą. Ciekawe w ogóle, co u nich tam słychać. Co u niej, co robi, czy ona jest nadal w Rzymie? Prowadzi ten burdel? Czy może dowodzi z asesynami? Dobrze, moi drodzy. Sekwencja 9. Objawienie, czyli ostatnia. Piękny Mesjaf. Ja widzę. Wy też widzicie coś. Powrót do domu. Idziemy po prostu. No, ale zobacz jak ładnie jest tutaj.
This is where your order began? Tak, właśnie tutaj, moja droga. Began thousands of years ago, but here it was reborn. By the man you mentioned, Altair? Otóż to. Altair ibn La'ahad. He built us up and set us free. He saw the folly of keeping a castle like this. It had become a symbol of arrogance and a beacon for all our enemies. Mhm. And the mandate for menacing hoods? Was that his idea as well? To już było dużo wcześniej. Ale są charakterystyczne, moja droga. What is it? Nothing is true. Everything is permitted. That is rather cynical. Trochę tak, ale. It would be if it were doctrine, but it is merely an observation of the nature of reality. To say that nothing is true is to realize that the foundations of society are fragile, and that we must be the shepherds of our own civilization. To say that everything is permitted is to understand that we are the architects of our actions. That we must live with their consequences, whether glorious or tragic. Bardzo ładne tłumaczenie tych słów. To live as an assassin for so long. I do not remember making that decision. This life, it chose me. Ale bardzo dobrze zrobiłeś. For 3 decades, I have served the memory of my father and my brothers, and fought for those who have suffered the pain of injustice. Bardzo dobrze się dzieje, mój drogi. Bardzo dobrze wykonuje swoje zadanie, swoją robotę. I do not regret those years, but it is time to live for myself. No nie, nie możesz porzucić. Jesteś wielkim mistrzem. Ezio jest kimś więcej niż tylko asesynem. Najlepiej jakby on też prowadził żywot asesyna i jakby trochę kierował nadal asesynami, tylko w innej formie. Nie już trochę jak wojownik, tylko jako doradca, coś takiego. No dobra, ale nastał czas. Mam 5 kluczy Messiafu, a to jest multum dziurek. The end of the road. Użyj kluczy, aby... Mam igrówkę, Shift. What do you hope to find behind that door? Knowledge, above all else. Altair was a profound man and a prolific writer. He built this place as a repository for all his wisdom. Poczekaj. Fajne to jest. Ezio, musisz nic nie mówić, bo to jest ważne to, co mówisz. Ja chciałbym to czytać, ale... Knowledge that would drive lesser men to despair. Już? Dziękuję. Does that worry you? Sophia. You should know by now. Aha, to jest. I am not a lesser man. Zmysł orła jest delightem. Ezio. Dziękuję. To jest tutaj. Ja nie chcę już podpowiedzi. To nie jest tutaj. To chyba tutaj. Co my tu jeszcze mamy? Mamy to. To jest. To tu połóżmy i mogę obracać? O, mogę obracać, bardzo ładnie. To obróciliśmy, okej. To jest tutaj. To jest tutaj. No i to już jest banalne, to tu, a to tu. Wrota się otworzyły. Ona nie wejdzie z nami? Myślałem, że ona wejdzie z nami. Chyba to dla niej też ważne księgi. Tyle wiedzy. Byłaby zadowolona. Przeszukaj bibliotekę Altaira. Chodź, Sofia. Sama tam został, to też nie jest fajnie. Co my tutaj mamy? Na razie nie ma nic. Drewno, konstrukcja. Jest tam, zobaczcie, moi drodzy. Ale to zakurzone. O jacie, wielka biblioteka. Ile tu musi być wiedzy, ile starych ksiąg. Które są puste. Niektóre tylko zwoje. Tu jeden zwój był.